Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Kilkanaście godzin temu, oczywiście zależy kiedy oglądasz ten materiał, Ryan Reynolds opublikował na swoich social media pierwszy teaser do Deadpoola 3. Mamy premierę, czyli wrzesień 2024. No więc w tym teaserze było powiedziane, że Hugh Jackman będzie grał rolę Wolverina jeszcze jeden raz. Tak więc mam kilka pytań na ten temat, a oto one. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące roli Wolverina w Deadpoolu 3, to zadawajcie je w komentarzach poniżej. Wspólnymi siłami postaramy się je wszyscy rozwikłać. Ale oto moje pytania. Po pierwsze, jaka będzie duża rola Wolverina? Deadpool 3 to będzie pierwszy film o przygodach Deadpoola w MCU, tak więc będzie trzeba odpowiedzieć na bardzo dużo pytań, będzie trzeba powiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło, tak więc wydaje mi się, że rola Hugh Jackmana jako Wolverina nie będzie ani duża, ani mała. Wydaje mi się, że początek filmu będzie opowiadał o tym, jak Deadpool trafił do MCU, a później trafi na Hugh Jackmana i stamtąd rozpocznie się ich przygoda. W tym pierwszym teaserze Ryan Reynolds powiedział, że zanim studio Disney kupiło Fox, to Deadpool 3 miał być taką komedią, takim road tripem między właśnie Wolverinem a Deadpoolem. Wydaje mi się, że właśnie tak będzie. Że będzie to film pokazany z dwóch perspektyw. Z oczu Deadpoola i z oczu Wolverina. No więc wydaje mi się, że jego rola będzie dosyć znacząca, dosyć duża, ale nie jakaś tam gigantyczna. Pamiętajcie, że Hugh Jackman wystąpi tylko raz. Wydaje mi się, że to jest jeden film i koniec z nim będzie. Hugh Jackman już powiedział, że odłożył strój Wolverina, odłożył swoją tą nieśmiertelność, no i zajmie się innymi projektami. O co chodzi ze śmiercią Wolverina? W aktualizacji tego teasera Ryan Reynolds i Hugh Jackman powiedzieli, że film Logan dzieje się w 2029 i tam Logan zginął. Tak więc odczepiają się od tego uniwersum i będzie to inny Logan. Tak więc nie będziemy musieli obawiać się o pewne jakieś rozbieżności czy problemy związane z tym, że ten nasz Logan, który teraz się okazało, że nie jest naszym Loganem, zginął w 2029. Z drugiej strony, ten film może dziać się przed 2029, na przykład 2025, 2024, tak naprawdę kiedykolwiek przed 29 rokiem i wtedy nie będzie tego problemu. Czy Wolverine w Deadpool 3 to będzie wariant? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jak Hugh Jackman i Ryan Reynolds powiedzieli, odczepiają się od tamtego Logana, który zginął w 2029, czyli on istnieje. Ale jeżeli to będzie inna wersja, czy to będzie wariant na przykład z Ziemi 838, którą widzieliśmy w Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Czy to będzie jakiś wariant z zupełnie innej Ziemi? Czy to będzie ta sama postać, tylko wiecie, film będzie dział się wcześniej? Naprawdę na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi i nie dostaniemy go prawdopodobnie do samej premiery tego filmu, czyli 2024. Linia czasowa X-Menów zawsze była pogmatwana i wydaje mi się, że ta wersja Logana, którą zobaczymy w Deadpoolu 3, będzie z tej samej ziemi, z której pochodził profesor Xavier w Multiverse of Madness. Czy w końcu zobaczymy Wolverina w komiksowym kostiumie? No właśnie, na ten moment czekam od 2000 roku, kiedy pierwszy raz pojawiła się w kinach i w telewizji franczyza X-Menów, czekałem na ten żółto-czarny komiksowy kostium. No niestety nie doczekałem się aż do 2022. Prawdopodobnie w 2024 coś takiego nastąpi. Była scena bodajże w Mrocznej Phoenix, teraz nie jestem dokładnie w 100% pewny, ale wydaje mi się, że pod koniec filmu albo w scenie po napisach widzieliśmy tam skrzynkę Logana, w której znajdował się właśnie żółto-czarny kostium Wolverina. Być może coś takiego zobaczymy. Mam nadzieję, że MCU zaadaptuje właśnie ten kostium, bo jest mega ikoniczny, no i będzie się pięknie wiązało z animacją, czyli X-Men 97. Czy Deadpool będzie podróżował w czasie? No właśnie, to jest intrygujące pytanie. Na końcu drugiej części Deadpool cofał się w czasie, aby naprawić niektóre z rzeczy, jak na przykład morderstwo czy zabójstwo tamtego Deadpoola z franczyzy X-Menów. Moim zdaniem był to najlepszy jego ruch. W każdym razie, jeżeli
to urządzenie nadal działa, to czy Deadpool w Deadpoolu 3 nadal będzie podróżował w czasie, aż spotka odpowiednią wersję Wolverina, z którą, powiedzmy, się zaprzyjaźni. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne. W takim wypadku Deadpool 3 działby się w zupełnie innym świecie, jednak początek tego filmu mógłby dziać się na Ziemi 616 w MCU. W ten sposób byłby połączony z naszymi superbohaterami, których już znamy od kilkunastu lat, no i mógłby opowiadać swoją osobną historię, niezwiązaną z tymi samymi bohaterami. Na końcu filmu mógłby oczywiście wrócić do naszego czasu, czy do naszej rzeczywistości, naszej Ziemi. Skoro zobaczymy Logana, to czy zobaczymy też innych X-Menów w MCU? Jak doskonale wiecie, studio Disney wykupiło studio Fox z dwóch głównych powodów: Deadpool i właśnie X-Meni. Wydaje mi się, że siódma faza projektów MCU będzie skupiała się głównie na X-Menach, na wprowadzeniu mutantów do MCU. Jednak Deadpool 3 to będzie trochę za wcześnie. W Deadpoolu 1 i 2 widzieliśmy już członków X-Menów, na przykład Colossusa. Ale jak doskonale wiecie, są to X-Meni klasy B, może tak to nazwę, i nie widzieliśmy tych mutantów klasy A przez więcej niż minutę. Oczywiście była taka jedna scena, ale to było tylko otwarcie i zamknięcie drzwi. Czy uważam, że inni X-Meni pojawią się w Deadpoolu 3? Uważam, że nie. Będzie to film, który skupiał będzie się na Wolverine i Deadpoolu. I nie zobaczymy innych mutantów, oprócz być może tych, których widzieliśmy w Deadpoolu 2 i 1. I tak naprawdę tyle. Wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie, aby pokazać pełnoprawną drużynę X-Menów. Nawet ten film, no może jest w planach, znaczy na pewno jest w planach, ale nie ma jeszcze ani scenariusza, ani reżysera, ani nic związanego z tą częścią franczyzy. Tak więc moja odpowiedź to zdecydowane nie. Ale oczywiście i mam nadzieję, że się mylę. Moim przedostatnim pytaniem jest, co to oznacza dla przyszłości Wolverina w MCU? Jak wiecie, Wolverine pojawi się w Deadpoolu 3, który jest w MCU. No więc, czy na końcu filmu ten Logan zginie, czy będzie nadal latał sobie po świecie i zabijał, nie wiem, opryszków? I to jest naprawdę interesujące pytanie i ciężkie do odpowiedzi w tym momencie. Oczywiście jak będziemy znali więcej szczegółów fabularnych, to będzie można się pokusić o jakieś fajne teorie. W tym momencie uważam, że przyszłość Wolverina jest rysowana w jasnych barwach. Wydaje mi się, że będzie miał swój serial na platformie Disney Plus kiedyś. Nie mówię, że w 2024, 5 czy 6, ale być może w 2028, 9 i jeszcze dalej, kiedy siódma faza już będzie naprawdę rozbudowana. Wtedy zobaczymy seriale na platformie Disney Plus związane z mutantami i myślę, że jednym z nich będzie właśnie o Wolverine, no i też o może reboot franczyzy Wolverina, ale jeżeli do tego dojdzie, to nie wcześniej niż 2026 lub 2027. No i moje ostatnie pytanie to, czy Deadpool tak naprawdę należy do MCU? Jak doskonale wiecie, czwarta, piąta i szósta faza MCU skupiają się na koncepcie zwanym multiversum, czyli taki wieloświat. No i nie wiadomo jeszcze, czy Deadpool należał zawsze do MCU, czy będzie istniał w innym świecie i tylko zawita do Ziemi 616. Jeżeli pamiętacie No Way Home, tam pojawił się Tobey Maguire i Andrew Garfield z innych ziemi. Teoretycznie, a właściwie nawet praktycznie, są częścią MCU. Tylko że praktycznie nie ma ich w MCU, ponieważ na końcu filmu wrócili do swoich światów. No więc to samo może spotkać Deadpoola. Deadpool może zawitać do naszego MCU, zrobić jakiś quest z Wolverinem i wtedy wrócić do swojej franczyzy, czyli do swojego zamkniętego świata, do swojego zamkniętego bąbelka, który nazywa się właśnie Deadpool. I tam będzie mógł być właśnie taką osobną franczyzą w kategorii wiekowej R. No bo pamiętajcie, że generalnie filmy Marvela to kategoria wiekowa PG-13. No i jeżeli będzie jakiś film z kategorią wiekową R, to raczej nie spotka się z żadnym innym bohaterem, który będzie miał kategorię wiekową 13, bo wtedy będzie konflikt. Jedna osoba będzie musiała być albo bardzo brutalna, albo druga bardzo stonowana, co nie wyjdzie na dobre. Tak więc, czy Deadpool
będzie nadal należał po Deadpoolu 3 do MCU? Wydaje mi się, że nie, że wróci. Oczywiście, tak jak wspomniałem kilkukrotnie, nie znamy szczegółów fabularnych, ale wydaje mi się, że Deadpool wróci do swojego świata. I tam będzie żył obok naszych superbohaterów, ale nie będzie z nimi żadnych interakcji. To są moje pytania dotyczące Deadpoola 3. Jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo wcześnie, aby zadawać takie pytania. Mimo wszystko je zadałem i spróbowałem je sam sobie odpowiedzieć. Jeżeli twoja odpowiedź jest inna, to napisz mi je w komentarzach poniżej. Jeżeli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to również napisz je w komentarzach poniżej. Jako wspaniałe community postaramy się wszystkie rozłożyć na części pierwsze i na wszystkie odpowiedzieć. Trzymajcie się, na razie.